Medycyna Wrocławska to był Lwów. Nie lubił, jak się mu ktoś sprzeciwia. Miał dużo tu. Tu miał dużo. I pamiętam, jest drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Dostałem wezwanie. To jest skierowanie, żeby zawieźć lek przeciw astmie pod wskazany adres. Jadę. I w łóżku leży profesor. I wyciąga rękę. I nie ma. Nie ma profesora. Nie ma wiedzy. Nie ma nic. Jest tylko wyciągnięta ręka o pomoc. O pomoc. I wszystko jedno. Czy to jest sanitariusz, czy nie sanitariusz, czy student, czy nie student, czy mądry, czy głupi, ale wyciągnięta ręka jest. Nigdy tej ręki nie zapomnę. Nigdy. No i potem najrozmaitsze wyrostki robaczkowe, kolki wątrobowe. Ale ponieważ moja ciotka, czyli siostra mojej mamy, była aktorką w Teatrze Słowackiego w Krakowie, Kazimiera Szyszko-Bohusz. Się wygadałaś, że są egzaminy dodatkowe do szkoły teatralnej. To myślę sobie, nauczę się dwóch wierszy, fragmentu prozy i pojadę do Krakowa i może mnie przyjmą. Nieopatrznie się wygadałem przez ojca. Przed ojcem, ojciec mój, co? Aktor? Błazen? Co to za zawód? Gdybyś był leśniczym, to tak. To ja rozumiem. Ale aktor? Nie chciał rozmawiać ze mną. No ja pojechałem. Portki mi się trzęsły. Zdenerwowany. Szanowna komisja, tak jak państwo. A jak się pan nazywa? Zakrzeński. Jak? Zakrzeński. A imię? Janusz. Na nieszczęście mam pełno takich spółgłosek. SSCGRZ. Jezus Maria, jak mnie wymęczyli na tym Zakrzeńskim Januszu. Myślę sobie, cholera jasna, dlaczego ja się nie nazywam Mirek Jaworski na przykład. Ale pan ma za wąskie wargi. Tak, proszę pani. Stąd te wąsy. Bo jeszcze w Krakowie wtedy to były zupełnie inne kryteria przyjęcia do zawodu aktorskiego. No proszę, co pan przygotował? Ale ja zanudzam państwu. Gdybym miał 11 kapeluszy, pierwszy położyłbym w szafie, żeby się nie kurzył. Drugi nadałbym przez pocztę w postaci paczki, trzeci byłby na drobnostki i drobiażdżki, czwartego używałbym do sztuk magicznych, etc. Piąty w postaci klosza do przykrywania cera. Szósty kapelusz dla... Jak ma pani na imię? Jak? Aneta. A to nie dla pani. Szósty kapelusz dla Jadwisi. Siódmy powiesiłbym, niech wisi. Ósmy przerobiłbym na nastrojowy abażurek. W dziewiątym hodowałbym... jeża. Lub coś z zoologii w ogóle. Co do dziesiątego, to jeszcze nie mam pomysłu. A jedenasty kapelusz porwałby mi wiatr nad Wisłą, bo mówiła o mnie pewna poetka, nie ze Złotowa, z Krakowa. To głowa nie do kapelusz, to taka posągowa głowa.
i mnie przyjęli. No i tak, szkoła teatralna, asystent, starszy asystent, samodzielny wykładowca w szkole teatralnej w Krakowie. I potem Teatr Słowackiego. Gdzie ja mogłem przypuszczać, że się dostanę do Teatru Słowackiego? Mój Boże. A Wojtyła, Karol Wojtyła, kardynał, chadzał do teatru. Siadał w loży na pierwszym piętrze i obserwował. I nigdy nie zapomnę nocy listopadowej Wyspiańskiego. Bo ten Wyspiański idzie za mną do dnia dzisiejszego. To cudowny artysta. Jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że Piłsudski swego czasu, dokładnie w 1905 roku, poprosił Żeromskiego, żeby ten poszedł do Wyspiańskiego, bo Piłsudski wiedział, że trzeba oprzeć się na artystach, bo oni robią publicity. Naprawdę, panie burmistrzu, ja też będę robił Złotowowi publicity. Naprawdę. Bardzo proszę, obiecuję. No więc Żeromski idzie do Wyspiańskiego. Wyspiański siedzi w swojej pracowni, a on się kłania i mówi: mistrzu, Piłsudski prosił, żeby pan napisał hymn do narodu. Wyspiański małomówny, nic się nie odzywa. Ten powtarza znowu swoją prośbę. I on mu podaje kartkę, na której jest hymn do Ducha Świętego. Stąp Gołębica, twórczy duch, byś myśli godne wzbudził w nas. Ku tobie wznosim wzrok i słuch, spolnie żyjący wzrośli wraz, który się zwierz biesiadą dusz wszechmogącego Boży dar. No i nie będę dalej mówił, bo w książce Moje spotkania z marszałkiem cały ten hymn jest zamieszczony. Jak powiem, to Państwo nie kupicie tej książki, no więc po co? I ta noc listopadowa Wyspiańskiego i Karol Wojtyła na widowni w loży, a ja 23-letni młody absolwent szkoły teatralnej. Jako Piotr Wysocki mówię przepiękny monolog Piotra Wysockiego. Hej bracia, dzieci, żołnierze, zabroń! Niech każdy zagiwer bierze i ustawia się w szeregu w podwórze. Hej bracia, oto budzą się burze! Zabroń, przyszedł czas, gdy zrywamy obroże, co gardła i ręce porze i święci mnoże. Śmierć przywłaszczycielom, tyranom, co nasze kalają trony, co brudem. Ołtarze ścielom, Bóg wziął nasze obrony, śle wolność ludom i stanom. Czas pomsty za bezprawie, czas pomsty, lećcie żurawie, roznieście po polach skry z płonących chat, za łzy, za urągania męce, hej bracia, rycerze, dzieci! Młodzieńcze, sprzęgajcie ręce, oto godzina wybija, gnana tęsknotą lat, do broni! Maryja, do broni za Polskę, za krew, za lata niewoli i nędz, za widma, upiory, jęc, co nasz obsiadły dom niosąc srom. Niech krzyż upiory wyżenie, spełniajcie przeznaczenie, czas przyszedł, zwyciężym dziś. Hej dzieci, rycerskie łupy dla was!